Informację o ładunku wybuchowym otrzymał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Od razu na miejsce zadysponowane zostały zastępy Straży Pożarnej oraz służby porządkowe. Kierownik obiektu podjął decyzję o ewakuacji pracowników, jak również klientów. Łącznie ewakuowano około 300 osób. Na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe oraz grupę minersko-saperską wraz z psem do wyszukiwania ładunków wybuchowych. Czynności zostały zakończone około godziny 15:30. Nie znaleziono żadnych niebezpiecznych ładunków. Był to fałszywy alarm. To kolejny w ostatnim czasie fałszywy alarm, nie tylko w Jeleniej Górze. Podobne wszczynane były w innych miejscowościach w naszym kraju. Wcześniej dotyczyły urzędów skarbowych, teraz celem były centra handlowe. Informacje, które dotarły do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, były również skierowane do innych komend w Polsce, także te informacje trafiły do różnych jednostek w kraju. Policjanci starają się ustalić, kto był autorem tego bardzo słabego żartu. W związku z tą sytuacją policjanci prowadzą czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, których celem jest ustalenie i zatrzymanie osób bądź osoby, która dopuściła się tych czynów.